Moja kochana ekipo, odpowiadam na wezwanie, jak to mówią. Siemano ekipo, witam was serdecznie! Tak długo wyczekiwany, tak długo przeze mnie szukany, tak bardzo przeze mnie chciany Bipower Party. Czy to będzie impreza, czy to będzie smak tymbarka? No pytań jest po prostu dużo, no co tu dużo mówić. To jest w końcu Bipower Party, jabłko, wiśnia. No, jakby na to nie patrzeć, ten smak jest bardziej taki po... O, nawet kurde, pisze, że o smaku czereśni i jabłka. Ale wszyscy wiedzą, że cherry to jest wiśnia. No to dlaczego ktokolwiek by miał pisać, że to jest smak czereśni? To jest po prostu smak wiśni. Najbardziej jest kojarzony oczywiście z... tym barkiem, najbardziej jest kojarzony z tym, że był taki smak, bodajże to było przy Blacku, czy tam to była normalna Black Cherry. W którymś napoju energetycznym po prostu był smak jabłko wiśni i on był bardzo podobny do tego naszego ukochanego tym barka. A jeżeli chodzi o puszkę, to jest chyba najlepsza puszka bipowerowa, jaka wyszła do tej pory. No ten design to jest po prostu impreza kolorów. Kolorów tutaj jest w ciul. Czy to Cool Disco, czy to Pierudów, gwiazd. Lew to już w ogóle w kolorach tęczy. Kto nie doceniłby tego designu, to naprawdę, no... Albo nie ma gustów, albo woli minimalizm. No więc cóż, gazowany napój energetyzujący o smaku oczywiście czereśni, jabłka, jak nas zapewnia Bipower. Zawiera substancje słodzące, skład woda, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, cytrygany, sodu, dwutlenek węgla, tauryna, aromat, substancje słodzące, acesulfam, aspartam, nie ma sukralozy. No proszę, tego się akurat spodziewałem, bo jednak Bipower Japan był też z dodatkiem aspartamu, więc dlatego no, nadal jest źle, ale jednak tu jest to usprawiedliwione tym, że ja wiedziałem, nad czym to może stać. Ekstrakt z krokosza barwierskiego, najpewniej to jest barwnik, jak również barwiący koncentrat czarnej barwi, okej, okay, kofeina naturalna, z witamin, oczywiście standardowa czwórca, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, B12, wartości odżywcze wszędzie zera, oprócz soli i kalorii, ale od początku. 15 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów 0, białka 0, cukrów 0, soli 1 gram i z witamin 35 mg niacyny, 5 mg kwasu pantotenowego, witaminy B6 3,5 mg i z witaminy B12 2,5 mikrograma. 160 mg, jak mówiłem, naturalnej kofeiny. Ja już nie mogę się doczekać, jak to będzie smakować. Mam nadzieję, że... No dobra, tam nie był stricte smak wiśni, tylko to był kwiat wiśni z wiśnią, ale mam nadzieję, że nie będzie smakował tak przeciętnie jak Japan. Bo jednak Bipower Party to musi nam zagwarantować imprezę w podniebieniu. Chociaż, że jeżeli chodzi o imprezę, no to jakieś inne smaki może... można by było dać, a tutaj proszę, jabłko, wiśnia. I to po jakich tych, po jakich edycjach my musieliśmy do tego dojść, bo jak on został przedstawiony w gazetce, to na Discordzie u Cuba rozgrzała dyskusja, jaki to może być smak. No i ja tak kurde poedytowałem, powiększyłem i tak dalej, wyszło mi w końcu, a raczej ja tak sugerowałem się, że to może być jabłko, wiśnia. Przeczucia mnie nie zawiodły. A więc teraz tak. Czy to będą cukierki, czy bardziej natura? O kurde! Dobra. Tu jest porządnie. O dziwo, i jabłkowo, i wiśniowo. I co jeszcze dziwniejsze, bardziej jabłkowo. Ja tutaj czuję bardziej takiego caprio jabłkowego.
No, z taką wiśnią, jakbyście na przykład wąchali tym barka, ale tutaj najbardziej przejmuje zapach tego napoju, zapach jabłka i to takiego żywcem wyjętego z Caprio. Wiem, bo ostatnio nawet miałem przy sobie cały dwulitrowy Caprio, więc dlatego no. Jestem z tym tematem na bieżąco. Dobra, kolorystycznie nie zdziwię się, jeżeli to będzie czerwony kolor. No, mamy krokosz barwierski, mamy koncentrat z czarnej marchwi. Może to być taki bardziej ciemny kolor, ale jestem przekonany, że to jest kolor czerwony. O kurde. Kolorystycznie jest jak sok jabłkowy. Jest jak sok jabłkowy, tylko że naprawdę leciutko. Co? Tylko że naprawdę leciutko zabarwiony czerwonym. Czy tutaj pójdzie takie coś, że to jest bardziej jabłkowy energol, czy o co chodzi? Ej! To już jest kurde co. B-Power zaczyna się bawić w Red Bulla z doborem kolorów? O co chodzi? I teraz już naprawdę wszędzie czuję zapach tego Caprio z dodatkiem wiśniowego soku. Albo bardziej rzecz ujmując, wiśniowego tym barka, jabłko wiśniowego. Ale jak tak najbardziej będzie smakować? Zadecyduję to teraz. Czy naprawdę to będzie Caprio, czy tylko zapachowo będzie Caprio, a jednak tutaj bardziej będzie czuć wiśnie, lub jak to woli Biedronka nazywać czereśnie. Okej. Mogę potwierdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, węch mnie nie mylił. Jabłko to jest po prostu jabłko. Jakbyście dolali do Soda Streamu nie cukrową wersję, inaczej, pozbawioną cukru wersję Caprio i nagazowali to. Potem dodali do tego lizaków. Lizaków o smaku wiśniowym. Jabłko to jest Caprio. Caprio to nie jest taki w 100% naturalny smak jabłka. Wiśnia tu jest full cukierki. I to właśnie takie, jak to niektórzy mówią nawet na to, że to są takie żywce wyjęte z NIP2 lizaków? NIP2 to były? Czy jak to tam? Pamiętam jak zawsze na Mikołaja w paczkach słodyczowych dostawałem te lizaki. To była najlepsza rzecz tuż po NIP2 żujkach. Nim dwa żujki to były najlepsze z wszechczasów słodycze, jeżeli chodzi o guby rozpuszczalne. No, czasem też sobie tak kupię dla przypomnienia paczkę, że tak na pół roku sobie z tym jest taka sama historia jak z białym Monsterem. Czasem lubię go sobie wypić, tak po prostu, żeby go sobie przypomnieć, a żeby potem już go zapomnieć na jakiś czas. Najczęściej pół roku. No i właśnie tak też lubię z NIP2 żujkami, ale drugim właśnie słodyczem od nich, który ja naprawdę uwielbiałem, to były właśnie NIP2 lizaki. I ludzie mówili, że ten energol jest, smakuje w 100% jak właśnie NIP2 lizak, ten czerwony wiśniowy. Ale ja to powiem inaczej. To smakuje jak lizak, po prostu. Dajmy na to właśnie Chupa Chups czy ten NIM2. Ale w połączeniu z Caprio. I to naprawdę na takim pół na pół. Dobra, tu już muszę naprawdę się namyśleć. No nie mogę powiedzieć, że tu jest idealnie zbalansowany ten smak. Ja jednak powiem, że jabłko jest bardziej wyczuwalne o te 5%.
że 55% to jest smak takiego jabłka, jakbyście wyjęli go z Caprio, wypieprzyli cały ten cukier, po prostu Caprio, ale zamiast cukru, czy to z owoców, czy to właśnie z samego dodanego cukru, dodali tam słodzików. No i proszę bardzo, wpierdzielili to do puchy, wpierdzielili tam jeszcze lizaków wiśniowych, właśnie takich NIM-2 albo Chupa Chupsów, wywieszali to i proszę bardzo, mamy to. I powiem tak, to jest moje top 3, to już mogę powiedzieć, hakera nie przebije, ok? Hakera nie przebije. Nie wiem, co musi się stać, żeby jakikolwiek napój od Bipowera przebił właśnie Bipowera hakera. No, ten granat był świetny pod każdym względem. Tu mamy nawet numer 2. Przebije Bipowera Race. Ale samo to, że mamy tutaj naprawdę potężną imprezę w kubkach smakowych w Podgiebiegu, mówi nam, że mamy tutaj porządnego zawodnika. No i właśnie, wiśniowe napoje energetyczne. Ale tu namiesza chłop, ale tu namiesza. Okej, mamy C4, mamy G-Fuela, mamy Monstera. Czy to może być numer 1? Słuchajcie, ten smak jest naprawdę mega przyjemny do picia. Ciul z tym, że mam w sobie aspartam, okej? Ja jeszcze to mogę przeżyć, jeżeli dostaję właśnie tak potężną bombę smakową. Mamy właśnie C4, Frozen Bomb Cycle i naprawdę patrząc też na te resztę, to ja tylko chcę to sparować z tym smakiem, bo tam mieliśmy oczywiście smak Rocket Pop, ale tam bardziej nastawiony na smak wiśni, więc dlatego ja to chyba jednak postawię na drugim miejscu tego panocka. Z racji tego, że jednak składowo lepszy jest C4 Frozen Bomb Cycle i tutaj musiał niestety skład zadecydować, bo smakowo ja bym je postawił ex aequo przy sobie. G-Fuela przebija, Monstera Ultra Black przebija według mnie też. To już do tego musiałbym, kurde, dostać Monstera Ultra Black znowu. Żeby powiedzieć, czy na pewno ten Bipower jest lepszy od niego, ale patrząc tak na overallowy ranking tych wszystkich wiśniowych napoi, myślę, że tutaj mamy numer 2. Bipower Japan, miejsce numer 6, teraz 7. No cóż, słuchajcie. Mamy tutaj numer 2 wśród wiśniowych napoi energetycznych i naprawdę, kurde, jeszcze trochę dopracowania by było i to byłby numer 1. Według mnie to by było na tyle. Jestem mega zadowolony. Słuchajcie, no to jest kozak. No, co ja mogę innego powiedzieć? To jest impreza w Podniebieniu i cieszę się, że Bipower poleciał właśnie z takim doborem smaków. Jestem smutny, że tu tyle mi zajęło, żeby jego zdobyć. Jakbyście coś słyszeli w tle, to właśnie tato wrócił, więc dlatego ja już szybko kończę. Bipower, oby tak dalej. Mamy tutaj top 2 napój wśród Bipowerów wszystkich. I to mi się podoba. Mieliście rację, kiedy mi go rekomendowaliście. Kocham was, widzowie, dzięki jeszcze raz. Piszcie mi, którego jeszcze byś... Obiecuję, że Crazy Wolfy też wezmę, ale piszcie jeszcze, jakie miałbym do... dać sobie do przetestowania. Dołożę wszelkich starań, żeby je znaleźć. Obiecuję.